Grzesiek, dzisiaj bardzo ważne, wyjątkowe zwycięstwo w kontekście nadchodzącej fazy playoff. No tak, zgadza się. Jechaliśmy tutaj z jednym celem, wygrać ten mecz. Tak naprawdę dla nas to jest mecz o życie. Ta przegrana tutaj bardzo by nam skomplikowała awans do playoffów, także cieszymy się, że udało się wygrać. Duże zaangażowanie na boisku, współpraca, co w rezultacie dało ważne 15 zwycięstwo. Na pewno. Nie był to dzisiaj idealny mecz z naszej strony, natomiast no, tak jak mówię, też ciężko się gra przeciwko drużynie, która w tym sezonie nie ma już nic do stracenia. A tak jak wspomniałem, dla nas to był mecz o życie, mecz o to, żeby walczyć dalej o fazę playoff. Także myślę, że wyszliśmy dobrze skoncentrowani od początku w tym meczu. Praktycznie cały mecz prowadziliśmy i udało się to zwycięstwo dowieść. Wnioski po meczu z Anwilem Włocławek chyba wyciągnięte, prawda? Znaczy to był zupełnie inny mecz, też jakby zupełnie inna u nas dyspozycja. My tak naprawdę w czwartek o 23 wróciliśmy z Włoch. W piątek mieliśmy jeden trening tak naprawdę taki regeneracyjny, trochę taktyczny i następnego dnia w dniu meczu pojechaliśmy do Włocławka. Gdzieś tam trochę myślę zabrakło nam tej fizyczności, tego może małego odpoczynku, ale to już przeszłość. Cieszymy się, że udało się wygrać dzisiaj. Dzisiaj 14 punktów, 9 zbiórek, solidny mecz. 14 na koszulce to chyba nie przypadek. Tak, wszystko było zamierzone. Nie, myślę, że dołożyłem swoją cegiełkę w tym spotkaniu, także jestem zadowolony. Teraz nasze oczy zwrócone na mecz w Słupsku, który będzie kolejną ciężką przeprawą przed tą fazą playoff. Tak, no oczywiście oni są w tym momencie liderem tabeli, także mamy teraz parę dni, no dwa dni tak naprawdę, żeby się lekko zregenerować, też długie podróże dla nas, więc nie będzie łatwo, natomiast na pewno będziemy jechać do Słupska, będziemy walczyć od pierwszej minuty, żeby wygrać to spotkanie. Liczymy na kolejny taki występ Grzegorza Kulki w meczu w Słupsku. Czas pokaże. Ray, we are back on the right track. Yes, big win for us. We really needed that, and you know, it's good to just get up by some points, play basketball, and play our brand of basketball. An important victory in tough terrain. You know it because you played here. Like I said before, Spunia is a very particular gym and a team that can surprise you. So, you let them hit a couple of threes or get a couple of easy baskets and the whole game could turn around. And that's just what we wanted to not have happen today. So we did that. We did a good job fighting them off and, and a good job on a particular court. So I'm proud of the team. Do you have any good memories of this place? Oh yes, a lot of memories. The fans were always good, it was just fun to play here. But now I'm on to a little bit better things and got to play international, so I can't turn that down. But there's always a place in my heart for Spunia. Was there any special game for you today? No, we just needed to win. It wasn't really a special game, just like any other game. If anything, it was a little bit easier because I know the guys and it's like coming back home to play. So it was a little bit fun that way. Teamwork makes the dream work. I think you agree, don't you? Oh yeah, that's what we always say. Teamwork makes the dream work.